Witam was, ja jestem JJ Joker, a to jest kolejny odcinek naszej serii Let's Play Minecraft. Jak widzicie, troszkę takiej brudnej roboty wykonałem ponownie, jak już w poprzednim odcinku. Schody już widzieliście, nie widzieliście takiego lekkie przebudowanko, a więc zaokrągliłem nieco troszkę to, żeby jakoś tak wyglądało, nie wyglądało jak po prostu zwykły taki klocek, tylko tak jakieś bardziej wejście. Mam pomysł na naprawdę zajebiste schody, ale to będzie wymagało dużo drewna ode mnie, ale jeżeli to się uda, to będą naprawdę świetne wejście będę miał ogólnie do mojej nory. I powiem tak, tutaj będą okna oczywiście, wstawię, jak będę miał tylko trochę szybek. Nieco chyba dopracowałem tutaj kształt ogólnie. Drzwi są na guzik, a na razie jest tylko taki guzik tymczasowy. Tutaj mi się topi trochę kamienia, tak żeby mieć, jakbym chciał uzupełniać, bo jak widzicie, powiększyłem sporo moją jaskinię. Tutaj na dole jest jaskinia. Ta jaskinia, zaraz wam coś pokażę, patrzcie. Ho, ho, ho! Fuck yeah! Nie wiem, czy tam coś więcej jest głębiej, ale mamy zejście do wnętrza ziemi. Aha, i z tego co widziałem, tam się coś świeci, widzieliście? Ja tam nie byłem na dole, a to oznacza, że tam jest lawa. Tak więc będzie można zrobić sobie śmietnik niedługo. Niszczarkę do przedmiotów. Tutaj tak naprawdę ta dziura jest dlatego, bo tu była masa gravelu oraz węgla, dlatego to musiałem wykopać. Nie, może tam zrobię jakiś magazyn albo coś w tym stylu. Tutaj jest pierwsza ekspansja. O, proszę bardzo, spójrzcie. I tędy będzie wychodził tunel, który będzie się łączył albo z tą szczeliną tutaj, bo tu jest taka szczelina, albo bezpośrednio naprzeciwko w tamtą górę i potem gdzieś tam dalej będę podróżował do wilka sobie. Ogólnie mam plan taki, aby unormalizować już sobie od początku budowę jakby. Poczekamy jeszcze tylko na te trzy kawałeczki. Skrzynka, aha, skrzynki. Powiem wam, że jak zobaczyłem pierwszą skrzynkę, to jak o, skrzynka się animuje, jaka faza. Ale to jest fajowe. Zauważyłem oczywiście, że jest trochę mniejsza przez to, że musi się animować, ale jest świetne. Jej, troszkę mięsa ugotowałem i tak dalej. Takie podstawowe, no i sporo kobla się zbierało. Ale patrzcie, jak fajnie. Problem jest taki tylko, że ona ma taki sam dźwięk jak drzwi. Dobra, już, kamyczki jeszcze jeden, dobra. Come on, dzięki. Mam coś do ugotowania, nie, coś do przetworzenia. Dobra, to tyle. Tak, unormalizować chciałem system ogólnie, jak będzie wyglądało potem już cały czas, reszta tuneli i moje tunele ogólnie, bądź też jakieś szyby prowadzące do innych odcinków miasta będę starał się, aby utrzymały standard rozmiarowy, a więc 3x3 otwór taki. Ładny, symetryczny i tak dalej. Dlatego też. No, dobra. Nie wiem jeszcze dokładnie, bo jeżeli będę kopał się w tą stronę, to będę musiał zastąpić tutaj, a jeżeli w górę, to tamten gdzieś się będzie trzeba wbić. Możliwe, że. No, SMS. Możliwe, że z tego zrobię jakiś ładny wodospad taki. To jest taka, zobaczcie, taka właśnie jest taka ładna górka, taką zjeżdżalnię do wody mógłbym sobie zrobić, ale to się zobaczy. Z tego co zauważyłem, w tej wersji jest masa gliny naprawdę, dlatego o glinę na razie się nie martwię. Zwłaszcza, że mam zamiar i tak ogólnie raczej gliny nie używać specjalnie dużo. Mniej gliny, bardziej po prostu naturalnych surowców, które będą mi pomagały w ogólnej, powiedzmy, budowie. Ale przydałoby się jedną rzecz stworzyć. Co mam na myśli? Zejście z tej strony, żebym miał takie prowizoryczne oczywiście. Okej. Cyk. Cyk. Teraz, no i będzie tutaj. Okej. Nie! Kwiatek niszczy mi... Kwiatek niszczy gravel! Fuck no! Oh, Jesus! Cholerny kwiatek, no. Dobra.
wiecie, tworzę to dlatego, ponieważ potrzebny jest taki, aby mieć dużą mobilność, zwłaszcza na początku, kiedy będę musiał zapewne często podróżować z jednej strony domku na drugą. No, wystarczyło mi tego gravelu na schodki wszystkie. No, powinno wystarczyć spokojnie. Oczywiście prowizorka pełna, ale... Jak dla mnie tragedii nie ma. I jeden dircik. Proszę bardzo. Mamy schodki. O, i tam... Ogólnie jestem tutaj po to, aby sobie nazbierać troszkę piachu na okna. Bo przydadzą się okienka już, aby wstawić, bo im dłużej, nie ma po co czekać, mam trochę węgla. W kolejnym odcinku wydaje mi się, że zeskoczę do jaskini już jakiejś. Tam naprawdę będę musiał coś zorganizować ładnego. To jest świetne miejsce moim zdaniem. Tak, tu jest taka szczelina, ona jest w miarę wysoka, tam byłem kiedyś węgiel tylko pozbierać i tyle. O, shit, robi się ciemno. Potem tędy jakoś wodę puścić, taki wodospad zrobić... Coś pomyślę. Bo na pewno tutaj będzie jeden most. I ten most będzie prowadził w tamtą skałę. Tak, tak, tam będzie pierwsza ekspansja jakby. Dobra, ale trzeba zwracać, mam na szkło, chyba już mi wystarczy na szyby. Wezmę jeszcze troszkę. Teraz są takie te płaskie szyby można robić, ale jeszcze nie wiem jak. Wiem tylko, że jest możliwość tworzenia płaskich paneli. I będę chciał je stworzyć. Mam nadzieję, że wybaczycie mi chwilę zagubienia, jak będę tworzył te panele. Tak samo odkryłem, że można robić nowe klocki. Jeżeli mamy stone. Z czystego kamienia można tworzyć takie coś, o. Tak, cegły kamienne, ale na razie sobie to odpuścimy. Czekajcie, mam jeden kwiatek. Boże, creepy. Jak ładnie. Dobra. Przepalamy szkiełko. Już się potwory pojawiają powoli. Plan też jest taki na przyszłość, że powstanie tutaj pewnego rodzaju ogród w tym miejscu, wokół moich schodów. Tak więc od tej ściany, ta ściana będzie płaska i potem gdzieś tak właśnie w takim obrębie będzie wielki ogród JJ-owy, w którym to będę sadził roślinki. Bądź też, jeżeli to jest już możliwe, bo coś słyszałem takie plotki, że będzie można zwierzęta jakoś tam hodować. Tak więc będę hodować te zwierzaki gdzieś tutaj. No. Jak na razie nie jest tak źle. Mam zapas troszkę jedzenia na kolejne, powiedzmy, chyba 2 dni i nawet więcej powinienem mieć. Porkchopy dużo dają żarcia, zwłaszcza co są upieczone porkchopy. Ta skrzynia naprawdę mnie irytuje, bo mam wrażenie, że ktoś otworzył drzwi właśnie. No. Zmienili chyba dźwięk zamykania drzwi. Nie, są 2 dźwięki. Dobra, okej. Okay. Spoko, rozumiem. Jeszcze jedno. Dobra, i będę robić teraz eksperymenty. Nie tak. Dobra, zobaczmy może tutaj. Nie tak. No to mam dylemat troszkę. Może 2 tylko? Nie. Tak? Nie. To jest taki panel jakby po prostu szklany. Jest! A. Glass panel? Nie powinno być glass panel? I zgaduję, jeżeli chcę postawić z tej strony. What the fuck? O, zbiera się. Nice. Aha, on jest tak w połowie.
Ale fajnie, że mogę zbierać szkło. Jaki czad! Mamusiu, jestem szczęśliwy. Okej, okay, dobra. Jeja! Jeja! Awesome sauce! Fuck yes! Podoba mi się to, naprawdę mi się to podoba. Ja tam mi się szkła jeszcze, trochę się jeszcze szkła tworzy. Haha, teraz mogę na was patrzeć i nic się będzie działo, bo nie wejdziecie mi przez okno. Głupie zombiaki. Dobra, kurde, tak mało stworzyłem coś. Jaki ja miałem plan? Ogólnie miałem plan, aby... Potem będzie powstane tutaj drugie piętro też, ale na to jeszcze będę musiał poczekać, mi się wydaje. Tak naprawdę no nie wiem za bardzo, czekam teraz... O, fuck! Fuck, Enderman! Dobra, nie teleportował się do mnie, nie? Dobra, okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, spokojnie. Tym razem jak mnie zrzuci, to nic się specjalnego nie stanie. Aha, właśnie. Gdybym umarł, to nie chcę znowu stracić domku, dlatego już teraz jak na razie będę sobie sypiał tutaj. Się. Potem mam dzień, gdzie całkowicie będzie moje łóżko. Oh shit! What the fuck is this? A masz toporem po łbie! Ale jak to? Gdzieś tu jest za ciemno? Coś... Jak on tu przylazł? Co, tędy z góry skoczył jakoś? Teoretycznie mógłby, ale... O, come on! Jeszcze mógł z dołu... Nie mógł stąd przyjść, ponieważ tu jest wszędzie już za jasno. Musiałby... Nie wiadomo, jakie tam manewry wykonywać, żeby przyjść tędy. Musiałby skakać, co najmniej jakiś double jump musiałby zdobyć ten zombiak. Dobra, próbujemy... Aha, i znalazłem jeszcze opcję, że mogę się blokować! Jeszcze tego nie wykorzystywałem, ale... Jeszcze raz próbujemy iść spać. Nie, no to jest przesada. Co, z góry? Tam się mogą zespawnować? Przecież tam nie jest aż tak ciemno. Mam drzwi. Drzwi są zamknięte, tak? Tak. No. O, deszcz pada. Podejście trzecie. No coś tu definitywnie nie gra, powiem wam szczerze. Zaczyna mnie to troszkę powoli irytować, tak. Nie jakoś bardzo jeszcze nie bardzo, bo powiedzmy nie ginę, ale... Okej, to się robi powoli już teraz coraz dziwniejsze. Tędy na pewno nie wchodzą. To jest już za jasno. Ale żeby nie było, nie, spoko. Jeżeli wchodzą tędy, no to spokojnie, zaraz to... zalepimy. Uwaga, wszystkie potwory, idę spać. Trzymać się z daleka ode mnie. No nie wierzę w to.
Naprawdę bardzo ładny wschód słońca jest, ale... Słuchajcie, jeżeli macie jakiś pomysł, dlaczego takie coś mi się tutaj dzieje, to dajcie mi znać. Bo to zaczyna być nieco wkurzające. Om, niom, 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 niom. O kurde, ale to podleczyło dużo. Wiecie co? Taki ładny widok. Oj, zły guzik. Że... Jak słońce się... Poczekam jeszcze troszkę. A nie, słońce się nie pojawi. Ale, uwaga, to chyba był ten guzik. A, nie ten guzik. Jak się robiło screenshota? O, dobra. Jest screenshot. Tak chciałem ładne mieć ujęcie po prostu. Jej. No dobra, nie mogę iść spać, no to trudno, jak nie mogę iść spać. Ale teraz nie pamiętam niestety nawet, o której zacząłem nagrywać. Zacząłem nagrywać. Fuck! Cały czas mi się myli. Problem jest taki, że będzie na górze drugie piętro, na którym właśnie na drugim piętrze będę sobie kimać. Myślę, że z tego mi pomieszczenia można by coś tutaj zorganizować. Jakiś magazyn tymczasowy. Czy coś w tym stylu. Chociaż nie, mi się wydaje, że podstawowym motywem powinno być to, aby był luksus. Jako taki. Cały czas będzie padało. Jeżeli tu będzie miał zejście do jakiejś piwnicy czy czegoś, to trzeba jakoś tak odgrodzić. Tak, jeszcze przyspieszeń robić nie będę, ponieważ to są na razie takie mniejsze, powiedzmy, projekty. Tak. Uwielbiam ten dźwięk dosłownie, naprawdę. Ah, yeah. Dobra. Podniesiemy troszkę podłogę. Clearstone naprawdę wygląda tak ładnie. Cały czas nazywam ten zwykły kamień Clearstone, dlatego że kiedyś on się nazywał Clearstone, bo... jako że czysty kamień to jest. Tak często był nazywany, zanim jeszcze pojawiły się oficjalne nazwy. I jakoś mi tak się przyjęło od czytania po prostu... Minecraft Wiki. No dobra. To będzie nasz tunel. No jestem ciekaw, co tam będzie na mnie czyhać. Teraz jakieś ładne zajście, tak aby mógł dojść spokojnie do okna, ale zarazem, żeby to wejście było takie... porządne w miarę. Schodami w dół po prostu. Chyba tak. O, tutaj. A tutaj będą schody sobie. Cyk. Mogę zrobić schody ze czystego kamienia? Nie mogę. Zapewne mogę zrobić schody z takiego kamienia, ale... Jej! Stone brick stairs! O, błąd w cieniowaniu. Jaka szkoda. Super, podoba mi się.
Takie małe usprawnienie, a zawsze jakoś tam cieszy człowieka. I plan jest... Chciałem takie jakieś schody spiralne zrobić w górę. I tutaj drugie piętro, na które będzie wielkie okno tutaj. I ja tam będę sobie kimać, ale jako, że powiem wam szczerze, na razie zróbmy to w taki lekko prowizoryczny sposób, ale tylko lekko prowizoryczny, nie bardzo prowizoryczny. Troszkę więcej drewna. Okej. To trzeba rozwalić. No, węgiel wypadł. Zapomniałem, że zostawiłem węgiel. O! No! Do! Ale się gubię po prostu. Zobaczcie. Na początku chciałem zrobić podwójne schody, znaczy pojedyncze, a uznałem, że podwójne będą lepsze. O, tak. I teraz... Tu... jeszcze tak kawałeczek. Yes. Osiem paneli potrzebuje więcej. Dobra. Ile potrzebuje? Więcej. Trochę dziwnie się te panele stawia, tak nie za bardzo wiem, co się dzieje troszkę. Tak pół panelu jest postawione na klocku. Nie wiem, czemu nie jest cały klocek. Jakoś to jest... Tak dziwnie działa. Ale spoko, nie będę... się tutaj kłócić. Jestem ciekaw. Tutaj... Nie, moje szkło! Teraz tu. Oj. O! O się bardzo. Error! A chcę zrobić słupki. Ale to chyba nie wyjdzie za dobrze. O, tak. I łóżeczko moje. Dobra. Nie mam dyni jakiejś? Nie mam dyni. Muszę zrobić lampkę nocną z dyni. Gdzieś tak... Nie, z tej strony. Dobra. Powiem, że ruszymy trochę w teren. Jest... Oh, fuck! Oh, shit! Się wystraszyłem. Że wpadnę w creepera. Ej, na serio się wystraszyłem. Sorry za ten krzyk. Cholera jasna. Dlatego deszcz może być irytujący. Nie strzelaj do mnie. Patyki mam. Dobra, ruszamy w teren. Mam jeszcze mięso?
Mam jeszcze jeden kawałek mięsa, dobra. One dużo leczą. Znaczy dużo jedzonka dają. Run for it, forest! Run! No, biegnij! Wow! Ale miotnąłem tą krówką. Z tego co pamiętam, bo ostatnio jak zapuszczałem się w las, są dyniuchy. Proszę bardzo. Nie ma tak spacer w deszczu zbierając dynie. No. A tam jest jeszcze. O, tutaj też jest. Szkoda, że nie można szybciej pływać. O, glina. Tam jest glina chyba. Glina. Akurat teraz, kiedy jej nie potrzebuję, to jest jej tak dużo. Zbieram trzcinę cukrową. Ostatni raz nazwałem ją bambusem, bo ona kiedyś była nazywana bambusem, dlatego mi się tak troszkę pomyliło. Chodźmy zobaczymy, co jest na tej pustyni. Jestem ciekawy tego. Zbieram teraz tą trzcinę, żeby potem móc sobie samemu zrobić jakąś farmę. Jak wiadomo, trzcina cały czas rośnie, jeżeli jej nie znikniemy do samego dołu, to ona cały czas potem odrasta. O tak! Wioska! O fuck yes! O cholera jasna, jest wioska! O kurde! Trzy... Noc, dobra, wracamy do domu! Na następnym odcinku zmienimy wioskę! Teraz zostawiamy ich w spokoju! Ale mam farta! Jest! Mam sąsiadów! Ale nie są zbyt blisko, nie będą mi hałasować pod oknem. Ale mam sąsiadów! Jaka faza! Sorry, że się cieszę jak moje dziecko, ale to jest dla mnie coś nowego! Patrzcie, ładnie wygląda z daleka. Ta moja baza. Mi chodziło o to, żeby było ją widać. Jeszcze trochę drzew pościnam więcej. Pomiędzy odcinkami. Nie wiem, czy pomiędzy tymi, ale na pewno pościnam. Jej! Wioska! A są NPC? Ja nie wiem, czy są NPC, czy tylko wioski na razie powstają. Takie opuszczone. Zaraz, zresztą zobaczymy, następnym razem. Co się odwlecze, to nie uciecze. Domek, mój domek! Domek, jej, domek! Domek! Ale jestem happy. O kurde. Czy z pumpkina trzeba zrobić teraz coś? Nie. Jej. Czekajcie, czy mogę jakiś stolik ciekawy wymyślić? Nie, ale mogę chyba stworzyć coś takiego. Ja, wioska. Pomyliło mi się coś. Trzeba patyki zrobić. O, skończyło padać. Dobra. I teraz z tego co wiem, mogę też stawiać. Jej, mogę tak po prostu postawić sobie dwie barierki i nic mnie tutaj nie będzie. Nie muszę kombinować. Wiecie, że najpierw klocki, potem trzeba bawić się i tak dalej, i tak dalej. Teraz jest szybciutko. Nie mogę? Okej, rozumiem. Chyba muszę nieco sufit podwyższyć. Przecież mam topór, czemu ja to ręką robię? Spokojnie. To nie zajmie długo, tylko troszkę, tylko ten kawałek na razie podwyższymy. Nie będę na razie zajmował się całą konstrukcją. Oh shit, mam teraz dziurę w domu. Fuck! Well, fuck!
Właściwie to trochę źle zrobiłem. Kurde, nie mam clearstone'u. Fuck! Na razie zastąpimy to w taki sposób. I taki będę miał też sufit. Taki ładnie, ładnie, ładnie troszkę zaokrąglony będzie sufit się wydawał. O, w taki sposób będzie sufit cały. Chociaż nie, jeżeli mam zamiar zrobić drugie piętro, to chyba będę musiał to całość troszkę podnieść. Jeszcze o jeden klocek może maksymalnie. Ale to się jeszcze zobaczy. Jeja! Jest wioska! Good, 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 good. Co jest pumpkinie? Myślałem, że po prostu musisz mieć jedno pole jakby nad sobą. Czy pumpkiny mogą stać tylko na ziemi? Tutaj możesz stać. Może musi mieć jeden klocek pod sobą. Zobaczmy, czy to jest taka prawda. Wait, gdzie jest moja lampka? Where the fuck is my lampka? Ah, tam jest. Skrzynia. Cyk. Okej. Okay. I spróbujmy rozwalić. Okej. Okay. I spróbujmy postawić. Jest! Mam lampkę nocną! W tą stronę na nich się patrzy? Tak, będzie straszyć ludzi. No. Super. Troszkę creepy, ale tylko troszkę. Podoba mi się. Ciekawe, czy teraz będę mógł iść spać. Sprawdźmy to. No nie wierzę, naprawdę nie rozumiem tego. Jeżeli macie swoją teorię, dlaczego takie mam ekscesy, to napiszcie mi. A to się robi naprawdę totalnie już męczące. Myślę, że wszędzie jest w miarę dużo światła i nie powinny się potwory pojawiać. Ale jednak! Atakują mnie we śnie. Kurde, ile ten odcinek już trwa? Fuck. Powinienem był sprawdzić. Kurde, jeżeli dostałem SMS-a pół godziny temu, ten odcinek już trwa za długo. Dobra. Tak więc, dzięki, że siedzieliście ze mną tutaj teraz. W następnym odcinku pójdziemy zwiedzić naszą wioskę, którą znaleźliśmy, ha, ha, ha! I komentujcie! Aha, i zanim jeszcze to powiem całą resztę... Zaraz. Gdzie jest seed? To jest mój seed cały? Tak. Macie. Także zakończymy odcinek tak, żebyście mogli wyraźnie odczytać ten seed. O, proszę bardzo. Jest seed dla was. Widzicie teraz tu, to jest seed mojej mapy. Najwyraźniej. Okej. Okay. To by było już na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie. Żółty magiczny guziczek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach przygód z Minecraft. Yeah! Na razie. Ja teraz się już na chwilę zamknę. A wy spokojnie przepiszcie seed. Ja już nic nie będę mówić teraz. Przez kolejne 10 sekund albo więcej. Dobra, tak więc jednak się odezwałem. Tak.
to jakoś tak zakończę. Zakończę ten odcinek mówiąc wam, że jadłem ostatnio zupkę chińską, która jest jak to jest? O, jest firma, jest z 1B Hamlet AN PHU Village Tuhan An District Binh Duong Province Vietnam. Tak więc bardzo dobra zupka chińska. Nie wiem, tak po prostu pierdolę gadam. Cześć.